Witam Państwa. Moim gościem jest poseł Janusz Piechociński z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Panie pośle, interesuje się Pan internetem, komputerami. Często korzysta Pan z internetu, aby kontaktować się z wyborcami. Uważa Pan, że w dzisiejszych czasach internet jest najlepszym środkiem komunikacji? To już parę pytań, trzeba było od razu tak zacząć, to bym się inaczej przedstawiał. Janusz Małpa Piechociński, drodzy internauci, oczywiście PL. Nie bójmy się tego słowa, Janusz, duża małpa, piechociński.pl. Od razu uspokajam znaki angielskie, żeby tam nic nie po tym nie... Czy się interesuje? Nie, to jest dzisiaj narzędzie. Ja od razu mówię, że ja się nie znam na komputerach, nie znam się na internecie, ale to jest tak jak z językiem, prawda? Nie można dzisiaj nie tylko po polsku ze sobą się nie komunikować, a to jest takie narzędzie, które stworzyło wielkie szanse do przyspieszenia komunikacji. Oczywiście nóż też może służyć do zabijania, nie tylko do krojenia chleba. W związku z tym obok tej dobrej strony internetu, społeczeństwa cyfrowego, społeczeństwa stelekomunikowanego, jest także ta gorsza strona. Wystarczy wejść sobie na jakieś portale, choćby na mojego bloga i zobaczyć, jak stary ciapek nienawistnie wpisuje ciągle to samo, albo słynny AK-47 sieje serią, bez względu na to, czy wpis jest o poczcie, telekomunikacji, internecie, aktach, prezentacjach moich kolejowych, procesach inwestycyjnych, polityce, to jest zawsze wpis, wy i tu pada mocne, grube, takie ciężkie słowa, ale jak się poważnie, nie tylko w polityce, ale w życiu te nowe technologie traktuje, to po pierwsze nie wolno rezygnować z dotychczasowych form komunikowania się. A więc przestrzegam, ludzie, piszcie listy, bo wyobraźcie sobie, czym byłoby, gdyby nasza literatura, gdyby nie listy wielu o sobie na przykład, albo czym byłaby nasza literatura, gdyby nie było dzienników, albo czym byłaby nasza wielka twórczość muzyczna, gdybyśmy patrzyli tylko poprzez dorobek disco polo na przykład, albo reggae, które w swoim czasie było powszechnie. To, co dobre zostanie, to, co gorsze, coś nie dzieje, odejdzie w niebyt, a wielkie utwory, nie tylko muzyki filmowej, będą nam się wiecznie podobać. Jak chce mieć Pani udane urodziny, to proszę zaprosić jakiegoś nawet nie pierwszoplanowego tenora, żeby zaśpiewał Usta milczą, czy Serce milczy, usta śpiewają, tam kocham Cię, prawda? I wtedy od razu jest to ładnie, wspaniale, albo Walc wiedeński w klasycznym wykonaniu nad Modrym Dunajem jest ponadpokoleniowy. Tak samo pióro, długopis, faks, a dzisiaj internet są normalnym narzędziem. I z tego narzędzia trzeba mądrze korzystać. No i ja powiem tak, że korzystam nie tylko w tym wymiarze polityki, bo mnie interesuje ta zdolność komunikowania się jeszcze z innego powodu. Nie tylko rozsiewania po necie swoich fotografii, informacji, zabiegania o głosy wyborców, o zrozumienie dla działań PSL-u czy moich osobiście, ale także ja to traktuję jako kapitalne narzędzie wzajemnej edukacji, jako wielkie narzędzie do konsultacji rzeczywistych, no bo choćby jest rok 2005, robimy prawo telekomunikacyjne, bardzo trudny druk, całościową ustawę, która się nikomu nie udawała. Ja wysyłam tam do kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a w bazie mailowej mam 380, bodajże 9 tysięcy, a stale komunikuję się przynajmniej dwa razy w miesiącu z grupą 56 tysięcy. To jest moja grupa infrastrukturalna, dziennikarska, obywatelska, kolejarze, drogowcy, procesy inwestycyjne, samorządowcy, trochę politycznej młodzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, trochę znanych blogerów i oni dostają stale mój serwis. Oczywiście jak nie chcą, to mówią, że nie chcą, więc wypadają z tej listy. I na czym polega ta konsultowanie? Wysyła się określony materiał w Wordzie z prośbą o naniesienie swoich uwag innym kolorem. To spływa, moi asystenci to zbierają. Mniej więcej 50% nie odpowiada w ogóle. 10% to są rzeczywiste ekspertyzy, uwagi, reszta to są takie dziękuję bardzo, miło, sympatycznie, a czy mógłby Pan przyjąć moje CV, załatwić pracę, no to jest normalne w tym dialogu, ale te 10%, niech mi Pani wierzy, często jest tak wartościowe, przez takich amatorów często gigantycznych fanów kolei, dróg, prawników, którzy nagle mówią, a jest kapitalna okazja, żeby zobaczyć, czy ci posłowie to w ogóle po pierwsze odbierają, czy czytają i czy to się do czegoś przydaje. No i wtedy co ja robię? No otóż moi asystenci przypisani do tej ważnej ustawy na druk projektu ustawy w wersji wordowskiej nanoszą kolorami wszystkie
uwagi, które spłynęły. Lepsze, gorsze, legislacyjne, merytoryczne, ale uwaga jest tam. Kto przysłał, w czyim imieniu, z jakiego adresu mailowego. Tak? Powstaje coś takiego. A jakie pan najczęściej strony internetowe odwiedza, bądź portale społecznościowe? A mamy je reklamować? Wie pan, ja jestem wśród tej grupy. Jakie są pana ja jestem ulubione? W tej grupie polityków, który strasznie narzeka, że nasz kontynent, nasza Unia Europejska, nasza Europa nie zdobyła się na własnego Facebooka na przykład, tak? No, nasza klasa. Czy własnego Google Plus. Nie, powoli. To nasza klasa też jeszcze jest coś innego. Proszę popatrzeć, przestrzeń 500 000 000 ludzi, Europa nie ma swojego. Podczas gdy nagle okazało się, że Rosja ma swoje kontakty albo swiazy, Chińczycy mają własny zamknięty internet, a my jesteśmy podwiązani do anglosaskiego internetu, z którego pożytki piją duży znawcy, wytwórcy, ludzie, którzy zainwestowali je trochę w innym miejscu. I nagle się okaże, że w tym nowej przestrzeni e-gospodarki, w cenie jednego jajka, w cenie długopisu, w cenie naszego programu, będzie musiała być wleczona marketingowa reklama, którą tu umieszcza znany portal globalny, prawda? Podczas gdy warto też myśleć w tych kategoriach budowania. Stąd ja nie ukrywam, że tak. Po pierwsze, pracuję na 160 forach internetowych podwarszawskich, no bo to jest kontakt, przeglądam, czytam, analizuję, wklejam, słucham, dopisuję, uczestniczę w dyskusji, bo to jest kapitalna okazja, żeby poznać także sprawy lokalne ponadpartyjnymi podziałami. I tu powiedziałam tak, 30% ludzi pluje na polityka każdego i twierdzi, że wszystko jest niepolityką. 30% sprawdza, czy nie rozmawiają z automatem albo osobą podstawioną, która za duże pieniądze pewnie w moim imieniu tam coś wklepuje i obsługuje to wszystko. Proszę zwrócić uwagę, jak polityka w internecie jest aktywna przed wyborami, a jak zaczyna być mniej aktywna po wyborach. Jak często aktualizują strony czołowi polscy politycy? Nagle okazuje się, że jak już nie ma tej firmy, która za niego robiła, nie ma tych zdjęć, tych jaskółeczek, które przelatują, tych nagranych filmików na YouTube i gdzieś tam jeszcze, to nagle to jest seriozne. Ja mam inną tendencję. Otóż zawsze, i to myślę, że można sprawdzić po liczbie wejść, materiałów, z większą intensywnością zaczynam po wyborach, żeby przyzwyczaić ludzi do tego, że znowu wróciłem, znowu jestem. Na początku zaczyna się od dziękowania, wskazywania, gdzie pracuję, przypisywania kontaktów. Ten Janusz Małpa Piechociński jest wszędzie, prawda? Przekierowuję z wszystkich możliwych adresów, także ze strony sejmowej, przekierowuję na ten podstawowy swój adres. I uwaga, ten akurat adres obsługuje samodzielnie. W związku z tym moi asystenci mają tylko prawo przeglądania, sprawdzania, co tam jest z tych obszarów, za które oni odpowiadają, ale likwidacja jakiegokolwiek zapisu, listu przychodzącego, to jestem ja. I teraz jak zrobimy na przykład z tego podstawowego mojego adresu, zrobimy tą wysyłkę 60 000 maili podwarszawskich, na przykład 100 dni do euro, czy niecałe 100 dni do euro, przygotowałem tradycyjnie raport o przygotowaniach, jak euro, jak będzie, tak? 70 dni przed euro, kolej na euro, tak? Później są kolejne te raporty. Teraz kończę duże opracowanie, jak będzie wyglądała Warszawa w czasie euro, a więc blokady, miejsca, organizacja transportu, bezpieczeństwo, stan infrastruktury, jak miało być, jak jest i tak dalej. No więc jak wyślę pani 56 000 maili, no to okaże się, że w wyniku tej wysyłki przybędzie pani ze 2000 ludzi, którzy się upomną. Koleżanka dostała, chciałby być u pana na liście i tak dalej, ale gdzieś tak około 1000 wylatuje. Ktoś zmienił pracę, pisze, że już nie chce na przykład, bo mu się coś nie spodobało, bo za trudne, bo nie czytał, bo 2 mega albo 3 mega, a nie jeden slajd. Bo także część internautów, nie tylko młodych, chciałaby też jeszcze prostszych takich form przekazu. Albo dziewczyny twierdzą, że się na przykład nie interesują, mężczyźni też, okazuje się, że sportem też jest taka grupa. No to znowu, i to jest mniej więcej tak około 6 000 odpowiedzi w różnej formie, tak? No, przepraszam bardzo, skasowanie tych 6 000 odpowiedzi, nawiązanie do nich, odpowiedzenie na pytania, które się rodzą, od takich, czy możemy umieścić ten materiał na swoim portalu, czy mogę go rozesłać swoim przyjaciołom, albo popełnił pan ewidentne błędy, ja to widzę inaczej, tak? No to jest czas. Ten czas trzeba tym ludziom poświęcić, bo to, co jest najgorsze także w komunikacji internetowej, to jest to, kiedy adresat naszego listu, nieważne w jakiej formie, nie reaguje. A ja znowu reaguję w ten sposób, że cokolwiek do mnie ktoś napisze, na przykład nie lubię was, Palanty, prawda, i stworzył sobie tylko w celu wysłania tego tekstu, już nadałem najsłabiej wyrażoną niechęć do polityki i polityków, stworzył tylko na tą jedną okazję jakiś adres na portalu ogólnie, czy na portalu ogólnie dostępnym, no to dostaje ode mnie, dziękuję za nadesłaną
opinię czy uwagę. Nie zgadzam się z pańskim poglądem. Polityka jest bardziej skupiona, może by pan jednak coś doczytał, prawda? Ale pod tym jest, są wszystkie na mnie namiary, informacja, kim jestem, tak, plus wszystkie kontakty teleadresowe. A więc strona internetowa, a więc profil na Facebooku, a więc blog na Onecie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz już doszedłem do tego, że bywają dni intensywne, gdzie przy komputerze w obsługiwaniu i wysyłaniu tych spędzam na powyżej 2 godzin dziennie. To jest niesamowicie wyczerpujące, no bo skoro tak, ma pani 10 tysięcy znajomych na naszej klasie, no i chce pani, od 6 lat to robię, pamiętaj, że jutro ma pani urodziny. Przypominajka przypomina, tak? Na Google Plus też może pani zastosować. Na Facebooku ma pani też taką funkcję, tak? No i uwaga, tego nie wolno robić na 2-3 miesiące przed wyborami. Gorzej. Tego nie wolno robić tylko w celach politycznych, a może mnie zapamięta. Naprawdę w tej komunikacji, mimo że się nie znamy, z tysiącami ludźmi człowiek się poznaje. Tak? Poznaje się, a ja z panem tam i tak dalej, jestem gdzieś w jakimś liceum podwarszawskim albo warszawskim, jestem na wykładach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego czy na konferencji zorganizowanej przez koło naukowe studentów politologii czy nauk politycznych czy europeistyki i ktoś podchodzi do mnie, my jesteśmy znajomymi, tak? No to ja tak w pierwszym momencie, ale skąd? No nie, no jesteśmy na Facebooku, tak? Okej, okay. No i nagle okazuje się, że już jest dodatkowa życzliwość, jesteśmy na Facebooku. Nawet rozmawialiśmy ze sobą, tak? Nawet 3 razy ja lajka postawiłem przy jakiejś mądrej fotografii czy mądrej uwadze z wzajemnością na przykład, albo gdzieś na targowisku pod Warszawą, bo to pokolenie bardziej na naszej klasie jest, ktoś mówi, że jesteśmy znajomymi, nawet życzenia pół roku temu urodzinowe ode mnie dostała czy dostał. No ponieważ ja mam te 10 tysięcy ludzi, jestem wzrokowcem, to nie zawsze się pamięta. Ale czasami bywają takie osoby, które na przykład po jakimś tam programie telewizyjnym, pewnie i po tym będzie jakaś grupa, która przyśle i powie tak, gadałeś nie do rzeczy, nie dopuściłeś przesympatycznej koleżanki do tego, żeby panowana nad audycją, ale trudno ci przerwać, bo mówisz na przydechu, bardzo szybko jesteś z tego znany, Janusz Piechociński gadałeś, nic z tego nie wynika, tak? I ludzie zareagują, prawda? I teraz to, co jest jakby fascynujące, to naprawdę poprzez te kanały internetowe, nie tylko czasu z czasu słyszymy, że jacyś dwoje młodych redaktorów się poznało na Facebooku, czy w naszej klasie, czy na jakimś forum. Pierw pisali do siebie, a dopiero później się stało tak, jak bodajże to było Bezsenność w Seattle, tak? Mhm. Słynna aktorka do słynnego Toma Hanksa z współudziałem młodego, kilkuletniego dzieciaka. Niemożliwe okazało się możliwe, a ważnym, charakterystycznym dla Nowego Jorku budynku na górze zabiło to czerwone serce. Mniej więcej to daje tą komedię romantyczną. To już nie, czasami w życiu właśnie jest tak, że w tym zapędzeniu ten internet także pozwala poszerzyć grupy koleżeńskie, przyjaciół, napotkać tam miłości, czasami zdradliwe, czasami prawdziwe, czasami udawane i tak dalej, i tak dalej. Wiele się pewnie tego naczytaliśmy. Ale wracam do tego, że właśnie, żeby traktować te nowe technologie w taki sposób, że po pierwsze nie rezygnować ze starych, tak jak nigdy książka, e-książka nie wyprze książki i gazety. Albo film. Albo filmu, tak. Albo nigdy niektórzy z nas będą do końca życia pamiętać pierwszą swoją płytę, którą mieli okazję kupić, tak. Mm-hmm. Budka suflera, ona prosta zeszła prosto z chmur, tak. Albo Ścieniem Wielkiej Góry, ta stara, pogięta płyta chrypiąca. No i to jest zabytek, bo wtedy mieliśmy lat i tu sobie wpisujemy, prawda? Ale dużo ludzi dąży do tego, żeby próbuje zastąpić internetem jakby pewne kontakty międzyludzkie, bo nie oszukujmy się, internet jednak bardzo dużo zastępuje człowiekowi. Nie musimy iść do wypożyczalni, żeby wypożyczyć. Znam już takie film, przypadki, w której zwołują się na kolację poprzez akurat śledzenie na Facebooku i to już jest patologiczne. To już jest patologiczne. Więc też mówię, żeby mieć też świadomość, że ta szybka forma komunikowania się zubaża bardzo nasz język, tak? A więc te krótkie formy, króciutkie. Ja nigdy miałem kłopotu zawsze z interpunkcją, prawda? Mm-hmm. Nawet nie z ortografią. No to w tej chwili to już po prostu prawie chorobliwe to się staje, ale to się bierze z tego, że jak człowiek ma dziennie odpowiedzieć na 200 pism, prawda? Zredagować szybko jakąś opinię. Publikuje około 30 tekstów miesięcznie. W znacznej mierze one są dysponowane poprzez sieć portali, tak? Wydawnictwo Nowy Przemysł, Many.pl, pytała pani o to, co mnie szczególnie fascynuje. No więc stale pracuję na 18 dużych portalach gospodarczych europejskich i 3 polskich.
I co dostrzegam? Niestety także to przyspieszenie informacji spowodowało, że stabilizowała się polityka, ale także stabilizowała się informacja. Niech pani prześledzi na przykład i sięgnie, Onet niedawno bodajże obchodził 10 lat, tak? Tak. Właśnie, niech pani sięgnie do tamtych stron tytułowych z Onetu, jakie one były proste, łatwe, czytelne, jaka była informacja, a dzisiaj jak dużo jest wiadomości typu plotek, czy coś takiego, tak? Jak zauważyła pani, jaką z fascynacją, ponieważ to ma przyciągać wzrok, a jesteśmy wzrokowcami, z jaką fascynacją tytuł nie oddaje treści, tak? Wisła poległa. Każdy myśli, że to pierwsza drużyna Wisły w ekstraklasie piłkarskiej, a to okazuje się, że tam czwarta drużyna juniorów w lidze okręgówce i w makroregionie gdzieś tam przegrała 0-3, prawda? To jest chwyt reklamowy. Ale to też trzeba się nauczyć to rozszyfrowywać. Proszę zwrócić uwagę. Ta internetyzacja polityki, przyspieszenie wymiany informacji i tak dalej, to, że jesteśmy bombardowani olbrzymią ilością informacji dziennie, powoduje, że kiedy po miesiącu na przykład, no dzisiaj umówmy się w ten sposób, że dzisiaj obydwoje poprowadzimy własny taki dzienniczek i zapiszemy głównych 5 wiadomości na wirtualnej Polsce, Interii, Onecie i tam czymś jeszcze, tak? No i zobaczymy, jak to są ważne informacje. I za miesiąc wrócimy do tego i sprawdzimy, co z tych informacji tak naprawdę było ważne. To nagle się okaże, że to wszystko się tak zdewaluowało, że wywiad Jacka Żakowskiego z Dodą w polityce, w tygodniowej polityce, będzie trwał dłużej, no bo każdy się zastanawia, kto kogo robił w balona w tej rozmowie, czy znany dziennikarz, intelektualista prowokował młodą dziewczynę, czy wręcz przeciwnie, młoda dziewczyna, wiedząc w jakiej grze z intelektualistą uczestniczy, kpiła sobie w jakiejś formie i okaże się, że to jest ważniejsze niż na przykład pobyt premiera Chin w Polsce i podpisanie umowy, o której bardzo szybko wielu ludzi na przykład zapomni o to, że umieści się Polsce na liście priorytetów z tą największą eksportową gospodarką świata. Internet potrafi oszukać, na pewno. Ale ja mam inne do pana pytanie. Czy lubi pan gadżety komputerowe? Bo w ogóle gadżety, jakieś typu iPady, czy jakieś nie, iPhony. No wie pani, no przepraszam, no jak pojawi się ta zniesmaczająca politykę i posłów, bo parę wiader brudnej wody na nasze głowy się wylało, propozycja, że Sejm nam ufunduje znaną zabawkę, prawda? No i teraz wszyscy posłowie chodzą, niech pani zwróci uwagę, jedni mają to w prawej ręce, inni winni lewej, tak? Ja na przykład jednak wolę tradycyjną klawiaturę, bo piszę szybciej. No skoro mam napisać 4 artykuły dziennie, no to gdybym stukał tymi pojedynczymi palcami, to to jest jakby też pewna ta, no są pewne funkcje. Stąd stale noszę ze sobą pamięć przenośną, proszę bardzo, możemy sprawdzić, nie w tej kieszeni, proszę państwa, tak. Uwaga, ta pamięć przenośna zawsze zawiera jakieś ciekawostki. O, proszę bardzo, ta jest z kształtem wagonu towarowego, pasażerskiego, bo to jest infrastruktura. Jak pani w to wejdzie, to tutaj jest prawie 0,5 giga materiałów, prezentacji i tak dalej, i tak dalej. No i... Czyli gadżety służą, tak? No nie, ale to nie jest gadżet, no to jest miejsce pracy, prawda? Wchodzę, nagle chcę wrócić do mojej jakiejś prezentacji albo dostrzegam jakiś fajny materiał, tak? No to co robię? Nie wysyłam, bo to obciąża konto, często to są duże rzeczy, bach, do dziury, jak to się mówi, hop, przeniosłem, bach, jest, tak? Po czym przychodzę do domu i to sobie wgrywam. I teraz co jest najtrudniejsze? Pracuję na tych 18 portalach gospodarczych i co robię? Dostaję stamtąd, zapisuję się na serwisy wiadomości. No i chodzi o to, że później kolejno grupuję to podgrupy, tak? No więc oddzielnie jest założony duży materiał pod tytułem kolej. Oddzielnie drogi, oddzielnie Europa, oddzielnie procesy inwestycyjne, oddzielnie wszystko to, co jest w szeroko pojętej komisji infrastruktury. Od telekomunikacji po budownictwo, prawda? I to sobie prowadzę systematycznie. Co jakiś czas to oczyszczam. To jest po kilkaset mega, a więc dużo. No i teraz w którymś momencie tak, no co będzie, gdyby tak się zdarzyło coś złego? Zepsułby mi się komputer, coś się spaliło, coś się uwaliło, coś się zablokowało. No to co jakiś czas, i to jest wielka praca, no trzeba płyty nagrać, zabezpieczyć. No i powiem tak, w domu mam bibliotekę bodajże około dobrze ponad 10 tysięcy książek, tak? No a w tej chwili moja biblioteka elektroniczna to już jest porównywalna. Dlatego, że jak chodzę na te różne konferencje, materiały, na targi na przykład i tam jest masę prezentacji o różnych materiałach, analizach i dalej. Czasami jest tak, że z prezentacji 5-6 mega mnie interesują 2 slajdy, tak? Ale to dopiero wiem potem. Więc ja to wszystko zbieram, później sobie analizuje, zapamiętuje i to się przytaje do rozlicznych prac. Wielu ludzi na przykład, jak ma problemy ze znalezieniem materiałów do swojej pracy licencjackiej, magisterskiej, podyplomowej czy doktorskiej, z szeroko obszernego materiału infrastruktury, to do kogo pisze?
do mnie. Bo ja na przykład mam wszystkie kolejne programy, zmiany programu drogowego od roku 2005. Kolejno zrobione z adnotacjami, pozycjami, mapkami, miało być gorzej. Od czasu do czasu, kiedy mam wolną chwilę, a jestem pracoholikiem, to tych chwil jest coraz mniej, to robię tak zwane audyty. No to jest właśnie po to. Pamięta pani rok 2007, jest długi weekend. Janusz Piechociński przedstawia pierwszy raport o stanie przygotowań do euro, który się nazywał Co zrobić, żeby nie było transportowej kompromitacji. Wtedy z grupą moich współpracowników z zespołu gospodarczego TOR, studentów, współpracowników, także w działalności takiej społecznej, zbudowaliśmy raport, w którym na podstawie 150 dużych inwestycji transportowych co wykazaliśmy? Że jeżeli nie będzie pełnej mobilizacji, to w roku 2012 na euro będzie w drogach 50-60% wykonania planu rzeczowego, na kolei 40-50%, a w dworcach kolejowych 30%. No i patrzymy po 5 latach, wyjmujemy to i czytamy, ile zrobiła Generalna Dyrekcja, ile zrobiły Polskie Linie Kolejowe, ile zrobili inni, na przykład lotniska, tak? No i okazuje się, że z dokładnością do 10% ta prognoza jest nasza, a nie ich. Ale dlaczego? Dlatego, że weszliśmy bardzo głęboko. I uwaga, co pół roku ten materiał sukcesywnie robiliśmy. I ostrzegaliśmy, że wszystko na przykład to w drogach, co nie zostanie ogłoszone do przetargu, a po podpisaniu umowy plac budowy nie zostanie udostępniony wykonawcy do pierwszej połowy 2009, jest zagrożone z punktu widzenia możliwości ukończenia w dobrej jakości na czerwiec 2012. No i dzisiaj się niektórzy pytają, kiedy są te kłopoty, na tam ileś szczelin, prawda, ileś dziur, opóźnienia, protesty, strajki, upadłości, pytają się, skąd ty to wiedziałeś 2 czy 3 lata temu, kiedy mówiłeś, że kryterium najniższa cena skończy się wielką kompromitacją, no to ja mówię, no właśnie, dlatego, że byłem blisko ludzi, chodziłem na te różne konferencje, wszędzie tam, od projektantów, geodetów i innych, kiedy oni mieli jakieś wystąpienie i tak dalej, wszyściutko co, na pamięcik, do pamięci zaliczyć, przeanalizować, dopisać, zrobić, zagregowane, podsumować, wyciągnąć wnioski. Czyli ale to nie, okazuje się, że to jest dobre. No. Ale nie traktuje pan internetu i komputerów jako rozrywkę, tylko jako... Ale jakżeż to, no już... No to może porozmawiajmy o tym aspekcie. Lubi pan grać w gry komputerowe na przykład? Uwielbiam, ale tylko w jedną grę, w której dobrze się czuję i to jest na tym najtrudniejszym poziomie skomplikowania gra w kulki. Gram od początku polskiego internetu w tą grę, w ciągle zmodyfikowanych tych, nawet swego czasu byłem tam jakimś, w grupie jakichś rekordzistów, bo przez 3,5 godziny w którymś momencie już kolega za mnie myszką operował, bo ani lewa ani prawa ręka nie działała. I to jest po prostu taka sympatyczna gra, gdzie człowiek sobie wchodzi spokojnie, nie stresuje się, otwiera sobie dobrego chiliczyka, wlewa małe co nieco i sącząc delikatnie, wyciszony, z dobrą muzyką klasyczną albo ze świetną muzyką filmową, polecam powrót do pikniku pod wiszącą skałą, prawda, albo dawno temu w Ameryce z tym motywem przewodnim. Tak. To się po prostu słucha i to człowiek taki zrelaksowany sobie tam punktuje, tnie te kolorowe kuleczki i to jest takie sympatyczne. A jeżeli chodzi o media, o muzykę, filmy, czy ściąga pan z internetu? Na pewno. Nie. Nie ściąga nie, pan. Nie. Czyli nie może jestem być tu, pan posądzony o Nie, o jestem piractwo. Tu bardzo, bardzo konsekwentny z prostego powodu. No, jak się pracuje nad prawem telekomunikacyjnym i wie, co jest godne, co praworządne, co niepraworządne, to człowiek, który nad tym pracuje, powinien w pierwszej kolejności to przestrzegał, więc nie mam zwyczaju tak, ale dużo ściągać. Dużo ludzi to robi. No ale to jest, ja myślę, że proszę zwrócić uwagę, byłem jednym z nielicznych tych polityków, który wyczuł, czym jest ACTA, tak? Wręcz nawet upowszechniał wiadomości o tych wątpliwościach, a także sygnalizował skalę protestu. Ale jednocześnie w dalszym ciągu, mimo że wiemy, co się stało w Parlamencie Europejskim, że ACTA jest de facto już w tym kształcie utrupione i dobrze, to jednocześnie zwracam uwagę, że pobudziła się nie tylko polska społeczność internetowa przeciwko politykom i polityce, a nie pobudziła się w jeszcze ważniejszym sprawach. Otóż to, na co nie godzimy się polityce, politykom, urzędnikom, żeby nas śledzili, kontrolowali, wielki brat czuwa, to podpisując się pod regulaminem, który ustawia nas w pozycji niewolnika w stosunku do wielkiego właściciela portalu czy forum, oddaliśmy mu wszystko, tak? Godzimy się na to. No i
Polecam tutaj, przecież Google donosi na Facebooka, Facebook donosi na Google'a, prawda, te nowe regulaminy. One są naprawdę niedemokratyczne, nieobywatelskie, ustawiają nas w niewinnej sytuacji. I to pokazuje bardzo wyraźnie, że także do tych firm, do dużych portali światowych, jest to kluczowe pytanie, gdzie w mechanizmach regulacyjnych i przez kogo podjętych, ONZ, czołówkę polityczną świata, G20, Unię Europejską, gdzie zapadną decyzje, które będą wiążące i będą nas chroniły, nie na zasadzie wiedziały gały, co brały, bo ty się podpisałeś, tak? I nagle co? Całe nasz życiorys, nasze fotografie, wszystko mogą być wykorzystywane gorzej. Są możliwości techniczne, że oni mogą sprawdzać, na jakie fora my wchodzimy, co kupujemy, z których kierunków geograficznych, a później sprzedawać nasze adresy firmom komercyjnym. Już nie na zasadzie wyślij ofertę, tylko wiemy, że jak wyślesz ofertę, to masz prawdopodobieństwo, że w 30% trafisz na tego, który kupi twoją usługę. Więc patrzmy na to, że ta globalizacja w internecie, ta skala inwigilacji, także ekonomizacja tych procesów po prostu postąpiła w sposób dramatyczny. No i na jedno jeszcze chcę zwrócić uwagę, na to, co wydaje się nieuchronne, bo dotąd jest tak, że płacimy za to, że mamy konto. Mhm. Tak? Za chwilę pojawi się problem płacenia za przepustowość. Zwracam uwagę, jak lawinowo rośnie treść, którą mamy. Kiedyś pisaliśmy klasyczne maile, kiedyś to były klasyczne listy. Dzisiaj to są multiprezentacje, to są filmy, to jest muzyka, to jest animacja. Ona bardzo dużo zajmuje. No i bardzo łatwo nasz świat, za naszego życia, szybciej niż myślimy, bo to może być dziś już, może już wczoraj było na skalę, której się nawet nie spodziewamy, będzie miał to, co się nazywa blackoutami w systemie energetycznym. Patrzmy Szczecin czy Kalifornia swego czasu. To znaczy, siądziemy do tego swojego internetu, będziemy chcieli wysłać te swoje 5 mega, na przykład ładne życzenia z uśmiechniętymi kotkami, wyślę na pani urodziny czy na pani imieniny, a to nagle pojawi się czarna pustka na naszym ekranie, sieć przeciążona czy koniec. Albo pojawi się komunikat, aha, powyżej 1 mega to płać. No i pani wtedy obróci się oczami ku takim ludziom jak ja, politykom światowym, europejskim, polskim, spytajmy zaraz, za co mam płacić? Przecież miałam to dotąd za darmo, tak? A proszę zwrócić uwagę, nie tylko zaczynają być płatne autostrady, ale są kraje, które już na przykład wprowadziły na większość dróg w systemie elektronicznym płatności, tak? Więc za chwilę pojawi się to rozstrzygnięcie bardzo kluczowe. To, co się nazywa w tej telekomunikacji neutralnością sieci. Kto ma za to zapłacić? Ten, kto ma gwarantować usługę standardową? Jakie państwa, jaka technika, jaka technologia, kto w końcu ma zagwarantować ten internet socjalny i co pod jego rozumieniem mamy, skoro na przykład Azja wchodzi w przepływowy, szerokopasmowy internet 100 mega, tak? No to jest pytanie, kto zapłaci za 100 mega w Polsce, skoro Wielka Brytania robi swój 30 mega, tak? To kto zapłaci, skoro nie tylko ściana wschodnia jeszcze ma te białe plamy, a to, co się sygnalizowało z tym internetem miejskim, działa tak, jak działa, nie tylko pod Uniwersytetem Warszawskim. Więc patrzmy na to także w ten sposób, że ta przestrzeń wokół nas będzie usiana coraz większymi zagrożeniami także w tym wymiarze, bo lawinowo rośnie ten rynek. Przykładowo bodajże już 30% zakupów książek czy płyt jest przez internet. Tak. E-handel rośnie kilkanaście procent rocznie. To stanowi istotne zagrożenie dla tradycyjnych usług. Na przykład jestem po posiedzeniu komisji o Poczcie Polskiej, no więc w tej sytuacji patrzcie, ile mniej kartek, ile listów wysyłamy, dlatego że jest internet, dlatego że jest telefon komórkowy, dlatego że jest SMS, MMS. Jeszcze ma być e-administracja, więc to w ogóle UAP, e-administracja, wszystko. Na jedno zwracam uwagę. O, dobrze, że pani dotknęła tej administracji. Otóż nie można scyfryzować bałaganu. Jeśli więc na przykład mamy bałagan we własnym komputerze, jeśli nie potrafiliśmy zrobić sobie bazy, jeśli nie potrafiliśmy pozakładać odpowiednich folderów, jeśli nie uruchomiliśmy, a można, przypominajek, ci obchodzą rocznicę ślubu, Anka ma imieniny wtedy, a nie wtedy, Janek to nie jest czerwcowy, a Staszek nie jest jesienny, tak? A Ewa na pewno jest grudniowa, no to nie dziwmy się, że nawet jak te procesy poddamy ten i będziemy mieli tam 5000 adresów, to będziemy mieli miszmasz. W związku z tym, jak dostajemy jakikolwiek adres, to starajmy się poświęcić chwilę w tej książce naszej adresowej, żeby to opisać. Że to jest Anka z drugiego roku, spotkaliśmy ją gdzieś tam, czy to jest Tomek, ten bardzo przystojny facet z czwartego roku, który nie zwrócił na mnie uwagi, kiedy byliśmy na obozie roku zerowego, tak? Okej,
Po co to wszystko? No dlatego, że informacja kosztuje także z tej, właśnie przede wszystkim tej pracy, a więc także w tym wewnętrznym komunikowaniu się, no trzeba zbudować odpowiednią bazę danych, gdzie potrafimy łatwo wynajdować, tak? Łatwo to robić. No i... Panie pośle, ostatnie pytanie, bo mamy już mało czasu. No właśnie, zagadałem panią na śmierć. Czy według pana internet przejmie kontrolę nad światem, o ile już nie przejął? Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? No powiem tak, nie darmo wszyscy się szykują do wojny internetowej. A nawet niektórzy te zapowiedzi Korei Północnej, że zrobią niespodziankę Korei Południowej i Amerykanom, to się sprawdza do tego, że pewnie chodzi o hakerstwo elektroniczne, prawda? To jest problem, dlatego że nie tylko terroryzm, nie tylko hakowanie, ale na przykład wojna gospodarcza już się toczy. Ona jest raz lżejsza, raz ciemniejsza, ale wystarczy na przykład, że o jakimś produkcie na naszym rynku napiszemy, że jest złej jakości albo przeterminowany i ktoś, kto wie, jak rozsiać to i w jaki sposób tym wirusem zarazić ileś kont, żeby ludzie chcieli to powtarzać, prawda? Jak wystarczy tylko sprytnie zmanipulować tytuł albo na YouTubie, o pamięta pani, jest tak jeden ze stacji telewizyjnych, takie programy wspominkowe z wakacji robi, takie śmieszne, powiedziałbym na takim dziwnym poziomie, no i tam był ten mięsny jeż. Mają. Ja wszędzie z kim się nie spotykam, słyszę o jakimś mięsnym jeżu. Ja nie oglądam, nie mam czasu oglądać. Na tyle mnie to zaintrygowało, wszyscy mówią, że jest jakieś coś głupiego. Mięsny jeż, mięsny jeż, mięsny jeż, ty go zjesz, czy coś takiego jest. No i aż musiałem to obejrzeć, tak? Czyli okazało się, że tak to działa. Więc to jest właśnie to, o czym mówiłem, że nóż może służyć do krojenia chleba, może służyć do zabijania. Tak samo te nowe technologie, podporządkowanie, rywalizacja gospodarcza, społeczna, agitacja, propaganda. Zwracam uwagę choćby, jak dużą rolę przypisano internetowi w ramach różnych zgromadzeń czy tej wiosny arabskiej. To nie było tak naprawdę, że to internet zrewolucjonizował narody arabskie, że wyszły na ulicę, bo w wyniku spekulacji i mniejszej produkcji czy mniejszej oferty na giełdzie zbożowej w Chicago zdrożał mąka do produktu podstawowego placka dla północnej Afryki zdrożała w ciągu kwartału o 30%. Ale internet służył do tego, że ci ludzie się skomunikowali, że nagle okazało się, że jest poza władzą, poza gazetą wydawaną. Pamięta pani, jak zamachy kiedyś były? No, zabijało się prezydenta, czy go się brało w areszt domowy, zdobywało się stację telewizyjną i zamykało się wszystkie gazety, tak? No, dzisiaj trzeba uruchomić, bo 50% młodego pokolenia większość wiedzy bierze z internetu. A prezydent nie tylko w zabiegach reklamowych miał wypis z Wikipedii w ramach kampanii prezydenckiej obecnej, tak? Że to nie był tylko gest, więc problem tylko polega na tym, żeby jakie są treści w tym internecie, prawda? W końcu powiedzmy na poważnie, jak może lepiej innowacyjność polskiej gospodarki można osiągać poprzez internet, a także e-learning, tak? I w jaki sposób na przykład robić to ustawiczne, to kształcanie każdego z nas. No i na koniec pozostaje jedno. Czy my jako odbiorca tego wszystkiego, tych propozycji, które płyną, tego bombardowania, mamy grubą skórę i umiemy wybierać? Czy też po prostu wchodzimy, bo jest śmiesznie. Zobacz, jak ta znana aktorka sprzed 30 lat wygląda. Zobacz, jak zwiększyła sobie piersi albo zmniejszyła biodra, tak? No i jeżeli to nas będzie przyciągało, a nie będziemy otwierali komputera z góry zaprogramowanym celem, tylko to będzie na zasadzie takiego podglądactwa i oglądalnictwa, takiego dla samego zabijania czasu, no to powiem szczerze, można czas lepiej. I zwracam na to uwagę, że internet może służyć do zarabiania pieniędzy i może służyć do wydawania pieniędzy, dlatego warto w tej gadżetologii mieć świadomość jedno. Za wszystko się płaci. Na przykład stratą czasu. A nawet mając pieniądze, czasu się nie kupi, dlatego drogą internetową serdecznie zapraszam do kontaktu na janusz@piechociński.pl, obserwowania, szczególnie działu opracowania na www.piechociński.pl, no i wchodzenia i czytania na temat, na Facebooku, na naszej klasie, wszystko to, co związane nie tylko z JP, ale przede wszystkim tym, czym ja chcę Was zainteresować w szeroko pojętym obszarze gospodarczym, społecznym i infrastrukturalnym. Czyli na koniec miejmy nadzieję, że internauci wezmą sobie do serca Pana słowa i będą rozważnie korzystać z internetu. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i dziękuję Państwu. Do zobaczenia.